Krewetta menu się znowu pojawia. Kawa, ty jesteś wielbicielem krewet? Mów tu od razu. Nie wiem, zaraz się okaże. Aha, czyli jeszcze nie, to jest twoja pierwsza przygoda z krewetą? No nie, ale powiedzmy no z takim jakimś daniem to... To tak. Kawę mówię na sandwicha, żeby sobie sosem mango zjadł na początek za 25 zyla, a ja sobie chciałem sprawdzić pad thai'a za 36. Krewetki 8 sztuk, makaron ryżowy, sos pad thai homemade jajko. Kiełki fasoli, mung, cebula, dymka, orzeszki ziemne, prażona cebula. No powiem szczerze, wygląda nieźle. Tempura mogła być też dobre. Jeszcze tomka bym spróbował i to miałem, ale to następnym razem, bo na razie się nie pomieści. Ewidentnie jeszcze był fajny ten pound burger, ale myślę, że od sandwicha jak zaczniesz, to będziesz miał tak... Okej. Okay. W pierwszym gryzie okej? Okay? Bardzo okej. Okay. Bardzo okej? Okay? No ja tutaj, pad thai też jest okej. Okay. Co prawda, prażonej cebuli się nie spodziewałem. Była opisana jako pozycja w menu, ale w pad thai prażona cebula. Pierwszy raz taką wariację widzę. Pad thai, słuchajcie, bo ćwiczona była kanapka ostatnio z krewetkami, kawie przypadło do gustu. To jego była taka krewetkowa inauguracja, jak się okazało, z sukcesem. A ja wracam do pad thai'a. Pierwszą rzeczą, która mnie zadziwiła, jeśli chodzi o pad thai'a, to ta suszona cebula. Nie wiem, tak trochę pasuje jak pięć do nosa według mnie do tego pad thai'a. Ale może gdzieś w jakiejś części Tajlandii jest to popularne. Nie sprzeczam się, bo nie weryfikowałem tego. Może wy żeście weryfikowali jakiegoś. Ktoś jadł w Tajlandii pad thai'a z suszoną cebulą? Taką? Nie wiem. No, mnie ta cebula tutaj nie do końca pasuje. Sam pad thai całkiem spoko. Przede wszystkim krewetki znowu zajebiście dobrze zrobione. Tych krewetek dość sporo. Pojadłem, porcja duża, makaronu dużo, sosu dużo. Nie było sucho. Klasycznie powiem znowu, że nie jest to najlepszy pad thai, jaki w życiu jadłem, ale jest przyzwoity. Myślę, że jest do powtórzenia i w momencie, kiedy mam feeling dobry na to, żeby sobie zjeść pad thai'a, to jak najbardziej takiego pad thai'a mogę przyjąć, ale na razie taką moją główną rekomendacją to będą te kanapki z krewetkami i z sosem mango. Na razie to jest najbardziej zajebista potrawa w krewecie, bar kreweta w Kielcach. Druga, na drugim miejscu bym sklasyfikował tego burgera krewetkowego, którego też jadłem ostatnio. I na trzecim miejscu bym za tym postawił ten pad thai. Tak więc na razie to jest taka moja kolejność. Jeszcze mamy dwie zupy, tom yum i tom kha. Jestem bardzo ich ciekaw. I to następnym razem spróbuję. No zobaczymy, czy będą jakieś wariacje typu cebula suszona albo coś w tym guście. Ta cebula suszona... Nie wiem. Następnym razem, jakbym brał tego pad thai'a, to bym wziął pad thai, żeby mi tej suszonej cebuli tam chyba nie sypali. Ona, suszona cebula, zajebista jest, bo lubię, mam w domu, robię sobie hot doga. Idealnie pasuje, nie? Szczególnie do algierskiego sosu, to już idealnie się z nim komponuje. Ale w pad thai'u, nie wiem. Tak czy siak pad thai zajebisty, możecie ewentualnie przeeksperymentować, bo pewnie się da, bo to jest posypywane na koniec bez tej suszonej cebuli. Ja sobie tak to muszę zakonotować, żebym następnym razem zdążył powiedzieć, że jednak bez tego posypywania. Ale jaki taki bardziej stalowy chcesz? Nie wiem, byłoby taki z pilotem. Z pilotem? I żeby się wiesz, nie był stały, tylko żeby miał ten swing. Trim, edge, shave pod pachą, pindola, wszystko można wyshave'ować. Może 400 trochę porąbana cena, przysięgam. Poniosło cię trochę fantazja, żeby takie coś za 400 kupować. Body plus face. Ale tu jest chyba wymiana od razu tych, ostrze na wymianę są, wiesz, także... Jedno jest dodatkowe. Dwa blades są. Dwa? No dwa są, bo jeden jest założony, a drugi jest dodatkowy, nie? Ale za 400 to nie będę eksperymentował. Za 100 to mogę zrobić. Zobaczymy, pójdę, są dodatkowe. I co, taki ci się zepsuł od razu? Nie, to miałem ten taki czarny, bez takiej główki, taki... Takie znalazłem, ale nie wiem, nie masz wrażenia, że te magnumy to teraz takie malutkie, jak nie, kilkanaście lat temu to były takie wielkie. Czy ja tak się roztyłem i mi się wydaje taki mały? Ale nie. A takie małe są? No takie to mam w domu. Ja chcę takich, wiesz, pojedynczy. Mango, połówki, a są po prostu mango. To są owoce. Nie, to nie chcę, ja mam pulpy, nakupiłem całe mnóstwo. Małki mango też są. Chciałem tego loda mangowego, ale nie ma. Tak, zobaczymy jak Collection White Chocolate and Cookies. Czy to w ogóle jest coś warte, czy nie? Tak na teraz. Ja szukam tych innych. Dobra, jakieś są, kurde, ja muszę go zjeść, zanim do kasy dojdziemy, bo przecież jak się tutaj w te lody zanurkujesz... Widzisz jakie?
w słoikach. Kurde, ale to jest strasznie ciężkie. A i Häagen-Dazów nie masz dużo. Nie, 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 mam rekomendację mocną. Na Martini Asti podobno ma być najznamieniczne. A na pewno nie na jakiś też australijski kurz? Z kangurem? Nie, może na razie bym kupił to, co było w rekomendacjach. Czyli co? Martini Asti. To będzie takie... Tutaj jest Martini. Ale to ma być nie... Z taka jak szampan, wiesz. Z tych. Ale butelki takie? Butelki takie właśnie z korkiem. Chin chin. Oczywiście co, jak chce, to nie ma. W butelce takiej jak szampan, tylko się nazywa Martini, po prostu Asti, no marki Martini, tak jak wódka, ale nie? Ale w środku jest szampan. No, to... W środku jest wino gazowane. No czyli szampan. No czyli szampan, no. No ja pierdzielę. I też już mam, o jest kawa hiszpańska. Bianco. I wiem, żeby nie brać brut, bo jest wytrawny. Się tego nauczyłem. To też jest brud, to nie patrzę nawet. Lubię, żeby na słodko było. Zobaczymy, może tutaj będzie Martini. O szałomie. Dużo alkoholi? A, jest. Widziałeś, że jest? Takie. Podobno ma być zajebiste. 3 dyszki kosztuje. Dobra, biorę te. Biorę tę stówkę. Dobrze wziąłeś? Asti? Asti, tak. Ta grupa podpowiadała, no to stosuje się do zaleceń. Wygrała 95% do 5%. Była cena, że w ropuchu takie są. Ultra Blue i Ultra Paradise. Coś czuję, że tego Ultra Paradise już spróbowałem. Kawa jak zwykle podwójnie, nie może tyle co ja, musi za 2 razy więcej kupić. My w starej grupie, kurna. No, a tą maseczkę to byś chociaż raz uprał, bo tak jak... No to ci... Wyciągnął ją z celofanu. Jeszcze nie ma brązowego, także można wchodzić. Miałem kilka zapasowych, to sobie teraz dużo mam normalnie. Marian powiedział, że to co robimy to jest shuffling. Tak jest. Taki nowomowa shuffling. Także idziemy na shuffling. Co pisze, że chińska podróba Chromecasta? Nie wiem. Trzeba by sprawdzić. Właśnie wydawało mi się, że trochę inaczej to wygląda ten oryginalny, ale no, nie jestem pewien. Na pewno było napisane na nim chyba Chromecast, nie? Patrzcie co Marian wyhaczył, bo to jest zawsze coś ciekawego. Za ile? Za 14 zł? Za 11. Za 11 chłodzenie do laptopa. Nie no, to jest po prostu... Wiatraka się nie kupi za tyle, a tu 2. Marcin. Takiego ktoś stosował? Dwuskładnikowy. Nie, ja ostatnio no, dobre raczej. Się okazało, że jest strasznie miękki. Nie wiem, jak może żywica epoksydowa być miękka, no ale... No, przez chwilę powinno być. Nie, może ten będzie dobry. Nie było go w polecanych, ale jest na miejscu za 5 zeta. Jeden jest ten, widzisz, za piątaka, 5,99, czyli za 6 i drugi jest do twardych plastików. No to do twardych plastików ci jest potrzebny chyba bardziej, nie? Ale epoksydowy jest taki, wiesz, no dwuskładnikowy ale ja powinien być... Ale kurde, wiesz, nie dało się skleić. Kurde, wiesz, się z nim pierdzieliście. Wesej, taki i taki, nie są drogie. 20 zł. Dobra, to te 2 przetestujemy, zobaczymy co to jest warte. Ale ja nie wiem, butaprem to mówię ci, to on jest do wdychania, a nie do klejenia. Nie, do butów bardziej, ten jest do... Do plastiku? No. Zaraz kupię. Niebezpieczeństwo wybuchu. O, to już mi się podoba. Nie, to gówno jest, nie kupuj tej kombuchy. To jest niedobre. No tu masz taką kurde, wiesz, kombucha, jak wszystko to z takim słoiczkiem, to jeszcze jesteś taki. Ale to jest jakaś ściema. Takich rzeczy to w ogóle nie powinni kurna sprzedawać, bo to, no nie można czegoś takiego reklamować jako antywirusowe. Cóż, bo zawiera co? Kwas foliowy? No. Zawiera kwas fulwowe. Fulwowe kwasy ma. Fulwowica. Woda i kompleks naturalnych. Moim zdaniem to jakaś ściema. Spray. Co to? To nie wiem. Bazyliowy. Bazylia, tu masz cytrynowy. A to samo chyba co a to to jest? Pomarańczowy. Pomarańczowy co? Z pieprzem? Nie. Z jakim pieprzem? Pepe Nero spray. Nie, tylko się tak nazywa. No a ten pieprz co tutaj robi? To jest oliwa po prostu. A, i czarny pieprz, tak. Ale czarny pieprz. Ale to wiesz. Ale to jest takie... To jest oliwa po prostu, no, tylko taka smakowa. To tak to myślisz? Takie małe a tu nigdzie nie pisze, że oliwa. Takie małe te buteleczki. Oliwa, pisze, oliwa. Pisze. Oliwa, wszędzie pisze. Na 9 zł trochę drogo za takie 2 chlebki. Jaki to jest? Detox? Detox. Jarmuż i chlorella. W końcu byś coś zdrowego wypił. Dajże sobie do testu. Umarł. Do testu. Proszę. Nie, nawet nie chciałbym widzieć swojej twarzy, kurna, jakby wyglądała, jakbym to wypił. Może to jest najlepsze na świecie, ale... O. Tu dla ciebie coś mają. Post workout shake. O. Wiesz. To, a potem tym... Pobiegł. Burak i jarmuż. A to jest gryczotto z kaszą gryczaną. Same przysmaki. Co to za półka w ogóle jest? Żebyście zwariowali? Po co my tu stoimy? Produkty dla aktywnych, dla ciebie. Biedetyczne produkty, no dla nas. Nie. Kawa wygląda jak klasyczny bazarowy handlarz z tymi reklamowami.
To mi się podoba. Wracamy do lat 80. Miałeś już takie z palcami kiedyś? Nie, właśnie chciałbym... A to wydaje mi się, że to niewygodne będzie. Właśnie mi się wydaje, że byłoby fajne i mógłbym sobie w klapkach z nich chodzić. Do klapków skarpetki? Idealny. Marian, prawdziwy Polak. To przecież będą protesty na mieście, dajże spokój. Kurde, zarąbiście tu jest. Co test? No, no kurde. Chłodna jest. Halo, dzień dobry, jest tu ktoś? Bawimy się chłopaki w namiot? O kurde, to tak. Śpi. To śpi? Prostawaj, to nie hotel. No wiesz, w nocy... na ale patrz, coś... to jest 30 stopni na zewnątrz, jest całkiem spoko. W nocy może się wygenerać. I patrz, mieścimy się. Nie? Dwa tak. Grubasy, jeden nie grubas. Ciekawe, czy składają, czy zostawiają tak? Nie będę tam się... I to we wszystkich jest chłodno? No... Jeszcze się do tego wrzuć, po prostu na podłogę. Wsadź łeb i zobacz, co się dzieje. No to tutaj powiem, że jest cieplej w środku. Tak? No. Piekarnik? Nie, piekarnik, ale bo jest odsunięty, nie? No. Ale jest cieplej niż w tamtym. Czy do batalionów hashtagger jest bez kolejki? Możliwość wzięcia tego? No nie, dlatego musiałem stać w kolejce. Musisz powiedzieć, że jesteś generałem. Generałem batalionów hashtagger. Ale ty już jesteś pułkownikiem czy generałem hashtagger? Nie, ja jestem majorem. Majorem? Kaba jest pułkownikiem tej fastfoodowej diety. Dostałem informację od Kawy, że... No bo nie, na razie nie odbieram. Dostałem informację od Kawy, że prezydent nasz, hashtagger Max, wydał nakaz aresztowania rządu. I co, zakaz płacenia podatku? No, jakoś tak. No, to jest gruba impreza. W takim razie chyba najpierw pojedziemy aresztować rząd. Co ty na to? Myślę, że tak. Zacznijmy od premiera. Od premiera? Dobra, to kierunek, kurnia, premier.